Dzień dobry, witamy was serdecznie. Tu Granatowa, on mąż, czyli Kuba. I ona żona, czyli Karola. Ale dzisiaj troszeczkę inaczej, bo jest jeszcze tutaj kto? No, tak, jestem ja, czyli Paweł z kanału Gram Tadam. Witam was serdecznie. Tak jest, wpadliśmy na takie... O, znaczy, nie wpadliśmy, tylko chłopacy wpadli na pomysł, żeby zrobić sobie topkę y, gier, y, które zawierają figurki. Po prostu czuliśmy się zainspirowani. Tak, poczuliśmy się zainspirowani w obowiązku, żeby nagrać topkę z... Gier z plastikiem. Tak, z racji tego, że plastik fantastyk fantastyczny wszyscy tutaj ogólnie bardzo lubimy, to taka topka jest. Ja jestem tak trochę na doczepkę do tej topki. <głos> Prezentuję głos ludu, czyli nie znam się, to się wypowiem, bo generalnie ten plastik. No i sam jakby go nie było, to tam też bym nie, nie rozpaczała za bardzo. Boże, później. jakie herezje. I to gdzie jeszcze? W jakim miejscu? To, to, to się nie godzi. No, no tak, no tak. Dobra, ale słuchajcie, będzie topka, top 5, i już wiemy, że jakby będą oszustwa. Niech wiemy. No wiemy, Patrzcie, powiedz, dlaczego będą oszustwa? Dzień oszustwa będą dlatego, że Kuba stwierdził, że robimy top 5, bo Czacha ma za mało gier z plastikiem, więc top 5 to tak idealnie, aczkolwiek kilka chce przemycić. Właśnie, bo jednak okazało się, że jakieś tam warto też je powiedzieć. Dobrze, to ja od razu prostuję. W sensie nie to, że będą oszustwa, bo będą, ale będzie oszustwa na koniec, bo ja zobaczę najpierw, co Wy będziecie mieli w swoich topkach, i ja najwyżej ją uzupełnię. O tytuły takie najlepszejsze. Tak. Dobrze, z góry wiemy, co tam będzie u kuby. Ja te piąte u, u kuby zajęło osiem gier. I tak. Znaczy Zresztą chciałem powiedzieć, że nie wiecie, ponieważ ta haga jest dużo gier z plastikiem, z figurkami, wszystkie są niezbędne, i w piątce się nie zmieszczę. Dlatego musiałem być po kilka gier jedne na jednym miejscu I, i czekam na memy. Tak. Także już Kubę wiemy, jakby, jakim tam kluczem się tutaj sugerował. Wytrychem. Wytrychem, ale Pawcio, gdybym mogła ciebie zapytać, jakby jaką metodologię sobie przyjąłeś, jaki klucz, żeby pośród wszystkich, które tam u ciebie na regale widnieją, a wiemy o tym, że jest ich pełno, wybrać te pięć. Ja wiem. Ty jesteś Pawcio? Nie, ale ja Masz. Nie. Po prostu wziąłem najcięższe pudła zważyłem. A to, to prawie bym trafił, bo ja chciałem powiedzieć, że największe figurki wziąłeś. Ale jakby to prawie to samo. Prawie tego, to tak samo, ma... tak. Bo te największe najwięcej ważą. Dlatego najwięcej ważyło Chtulutha z jak się Wałki malowało tego chtulątko, tą takie ogrodowe. A te, tego nie mam, więc jego na wagę nie wrzucałem. Ale mógłby realizować yy, tym, z tą figurką z Marvel Zombieside. Nie wiem jaką chyba. Ale Simon wydał to taką wielką figurkę. Nie. A wiem. Bo ty się koncentrujesz na tym, że tam są stendy, a nie figurki w wersji polskiej i jakby już nic więcej nie widzisz o, tego. Bo ona by, yy, ta armia kartoników zasłaje mnie wzrok. <grym> Dobrze, to ja jeszcze tylko tak może uzupełnię z racji tego, że jakby moja y, topka trochę będzie dziwna. Nie, odbiegająca pewnie od tego, bo jakby... Ustalmy, meple to nie figurki. Tak, tak, właśnie. To już też ustaliliśmy, że meple to, to, to nie figurki. To już wiem, już tutaj jakieś pewne roszady zrobiłam. Czyli były. Bo były, to. no. Nie, nie, ale ja wzięłam do mojej topki, słuchajcie, pięć takich gier, które po prostu... Które w z których te figurki jakby utkwiły mi w pamięci, o. Może tak. W jakikolwiek sposób, ja to będę wam tłumaczyć, dlaczego akurat te wzięłam, a nie inne. O, będzie ciekawe. No, czyli nie wiem, wiesz, czy one były potrzebne, czy, czy jakby wpływały na rozgrywkę, Facebooka cały, czy co, jakby olałam to zupełnie, tylko wiesz, cofnęłam się i oha, tam pamiętam. Tak, taki miałam klucz. No dobra, to co, chłopaki, ready, steady, go? No ja myślę, że tak, że nie ma co już przedłużać, wstęp ładny był, więc no. Przejdźmy do konkretu. Czyli, Milcho, miejsce piąte, Pawcio. Najcięższa czy najlżejsza figurka? Na miejscu piątym jest UTA. Aha. Jest to rywalizacyjna gra RPG, w której wybieramy swoją postać, od... znajdujemy się w otwartym świecie i po prostu chodzimy sobie po modularnej planszy, którą tworzymy odwracając, dokładając kafle w zależności jak dojdziemy po prostu na kraniec, na kraniec mapy. Mamy tam bardzo dużo fajnych rzeczy, bo możemy kopać skałki, które które możemy włożyć do naszej zbroi, czyli coś takiego jak gemy w znanych grach komputerowych, więc to mi się bardzo akurat tam podobało. Mamy bardzo fajny rozwój umiejętności, bo mamy kilka umiejętności, które dochodzą na danym poziomie, i po prostu my decydujemy, którą chcemy się nauczyć, a którą sobie wyrzucamy, bo uważamy, że jest za słaba albo zbędna. I przy kolejnej grze możemy pójść zupełnie inną stroną, inną ścieżką rozwoju, więc to jest. Fajne, bo to sprawia, że każda kolejna rozgrywka może troszkę wyglądać inaczej od poprzedniej. Co mi się jeszcze bardzo podoba w UD, i dlaczego ona wskoczyła na piąte miejsce, to dlatego, że jak wspominałem jest to gra rywalizacyjna i nasi współgracze mogą być dla nas bardzo wredni, bo może się okazać, że spotkamy jakiegoś słabego potwora, którego będziemy mieli problem pokonać, bo nasi przeciwnicy dorzucą nam karty, które wzmocnią tego potwora i okaże się on wielkim wyzwaniem. Więc to są takie, to jest takich kilka rzeczy, które mi się w UD bardzo spodobało. I dlatego bardzo lubię wracać do tego tytułu, bo, jak wspomniałem, jest to gra RPG, która nie jest kooperacją. Okej, okay, no ale gdzie te figurki? No, właśnie figurki są tam może nie jest ich dużo, bo mamy w większości figurki, bohaterów i tylko takich głównych potworów, jak smok na przykład. Ale są one bardzo szczegółowo wykonane. No i właśnie nie zalewa nas to toną plastiku. Ale jakość wykonania jest tutaj bardzo duża i ma dużo innych fajnych plusów, które niekoniecznie są z plastiku. Ale no, jak mówię, gra jest figurkowa, gra jest z plastikiem i całość jest świetnie stworzona. Ale uzupełnia się, Ty w sensie wyobrażasz sobie tę grę bez plastiku? Wyobrażam sobie tą grę bez plastiku, tylko pytanie dlaczego miałaby być bez, plas bez plastiku? No to tak było wiesz, retorycznie no, żeby cię sprawdzić. Sprowokować. Sprowokować, tak, dokładnie. Co do plastiku. Generalnie większość gier można sobie wyobrazić bez plastiku, tylko po co? Niektórzy wyobrażenia wprowadzają w życie. Nie wiem, nie wiem. Czy ja bym sobie wyobraziła te gry akurat, które tu mam bez plastiku? Hm. No wątpię, wątpię. No to Dobra. jestem ciekawe, co u ciebie w takim razie jest na piątym miejscu. Co jest u mnie na piątym miejscu, e, tu was zaskoczę, nie patrz mi tu, tu was zaskoczę, e, bo będzie Czacha Games, będzie Czacha Games z, z... Ja już wykreślam znowu nie czego nie mówisz? Ale wzięłam The Bridge, gra przy której się mega wynudziłam. Przy prototypie się wynudziłam? E, no nieważne, czy to będzie prototyp, czy to będzie już potem normalna gra, to jest po prostu totalnie nie moja bajka tematycznie. Szczęśliwa tips, holo. <gry> Totalnie jakby w ogóle mnie to nie bawiło. Natomiast miałam jakby nudę i złożenie podczas rozgrywki rekompensowały mi przepiękne figurki, które były w tej grze. Takie, no kurde, taka nowość w, w tym plastiku. Bo tak... No i co jeszcze dla mnie jako takiego, wiecie, laika, że w sumie na upartego, to tego w ogóle nie trzeba malować. Bo to już dobrze Różnie. wygląda, tak. W tej wersji są do jak dość. Przecieniować <gry> można <gry> ewentualnie. Tak, to, to się zgodzę. Przecieniować byłoby fajnie. Znaczy, tu od razu dodam, bo wiem, że były pytania od fanów tej gry, w sensie takich, którzy są zainteresowani, widzieli te figurki i były pytania, jak to pomalować, bo te figurki są na tyle złożone, żeby dojść do wszystkich elementów, które chcę pomalować. Prawdopodobnie trzeba będzie je rozłożyć, posklejać z powrotem. Ja. No. No, Ale mierz bardzo zgrabne palce i mały pędzel, jakkolwiek by to nie brzmiało. Czyli ja już to widzę udrękę dla ludzi, którzy będą to malować. Ja już widzę te tony hejtu, że jak to pomalować, co wy wydaliście. A, <grym> tak. za, dla, pieniędzy. Tak. dla tych, którzy nie wiedzą, to ja może tak szybciutko tylko wyjaśnię, że The Bridge no, nie przypadł mi jakby do gustu, ze względu na to, że poruszamy się w tematyce świata komputerowego, a nie wirtualne. Tak. No i to kompletnie nie ułatwia. Znaczy ja tutaj tylko też dodam w uzupełnieniu, że The Bridge mogą poczuć frajdę ludzie, którzy są związani z, progra z programowaniem, na przykład z komputerami, bo tam jest bardzo fajnie wszystko napisane jakby kodem programowym. Więc to fajnie wprowadza ten klimat. Jeżeli ktoś lubi takie, takie gry w, tym, w, w takim świecie, no to poczuje Friday z tej rozgrywki, bo naprawdę pod tym względem jest świetnie zorganizowana. Dokładnie że to było moje miejsce piąte. No to teraz Kupa. Twoje miejsce piąte Jaha Games, pięć tytułów. Nie. Zacznijmy miejsce... Cisza nie. <laughs> nie, Moje miejsce piąte, e... znaczy ja w ogóle tak, żeby była jasność. Ja sobie w związku z tym, że no pracuję tu, gdzie pracuję, to nie chciałem dawać na mojej topce gier naszego wydawnictwa, wydawnictwa, w którym pracuję. I udało ci się to? E... Z bólem, bo z bólem, ale w sensie zrobiłem to w ten sposób, że mam topkę, pie... top 5 gier z figurkami, które nie są wydawnictwa Chacha Games, ale mam też drugą, jakby, które są tylko naszego wydawnictwa, żeby jakby się to nie... nie. To jest to oszustwo. To jest nie... to jest... Znaczy, trudno, jakby, żeby się dało, skoro wydajemy dobre gry ze świetnymi figurkami. No kurde. E, natomiast chciałem, jakby, pokazać, że można grać też w inne gry, co niektórzy mi zarzucają, więc nie. Myślę, w sensie, że można. Dobrze, ale, ale ty tak, grasz w inne gry? Musisz się spaszy. Czyli jakby rozumiem, że u ciebie będzie miejsce piąte czachowe tak, i miejsce tak, piąte tak, ale tak, inne. Tak, bo, tak że... właśnie tak. Czy tak. czujesz już tę po prostu falę e, śmiechu wśród słuchaczy? Spokojnie, to Tą drugą piątkę wytnę. E, Okej. Okay. Czy znaczy nie, zrobię tak, że pojadę z wami równo piątkę, a potem po prostu powiem, które gry z naszego wydawnictwa, w biedactwu, które, które pracuje mi się podobają, bez już gradacji i tyle. I skończę? O, o, widzisz, ja tak O, to do... To dobrze, bo pawczy będzie łatwiej, żeby wyciąć. Tak, dokładnie. Nie może wyciąć, bo teraz wszyscy będą wiedzieli, że coś tam miało być. To też wytnę. Ja. <laughs> może ja pójdę do domu. Nawet miejsce piąte. Moje mie miejsce piąte to jakby. Moje miejsce piąte to e, gra wydawnictwa Ludus Magnus Studio. <laughs> ja to tego komentował. I ty się zdziwicie, bo to jest twarologia. U, okay. Której Ciocha Games nie wydała. No i w swoim czasie, i jakby. Trzeba być uczciwym. Więc jest, jest to gra Ludus Magnus Studios, fonologia. Jesteśmy tam adeptami sztuki magicznej, gdzie łazimy po jakichś tam lasach i zdobywamy różne artefakty i różne inne rzeczy. I gonią nas oczywiście złonek, których musimy pokonać. Jest to zasadniczo dosyć prosta gra. Natomiast figurki według mnie dają jej tam takiego fajnego klimatu, są zrobione. Zresztą no, ludzie zrobi dobre figurki tu są figurki klimatyczne po prostu i mi wystarcza. Jakby. No są ładne. Tak, zwłaszcza ten wielki potwór z kuflem. No ten jest zajebisty. I nie wyobrażam sobie tego wielkiego potwora z kuflem jako stand-up. Ten, ja te dwie. Dobrze. Jedno, co, co mnie zawsze zastanawiało w stworologii, czego ja do końca nie rozumiem, to dlaczego ten wielki złor z kuflem praktycznie nie robi nam nic złego? Bo to jest taki, wiesz, złor z dobrym sercem. Nie wiem, no, no, rozweselony przez magiczny napój bogów, no to no, tak. co będzie złego robił? Może, to po, jest to jakiś, jakaś jest nie? No, dobrze, słuchajcie, miejsce piąte za nami, trochę się pośmialiśmy. No to jo, lecimy dalej, miejsce czwarte. No to patrzcie już polećmy, tak, od Ciebie. No więc, dla u mnie miejsce czwarte zajęła gra, no, niestety, wydawnictwa Ludus Magnus Studio i Chaha Games. I... A, a chodzi o Black Rose Wars. Mm -hmm. Który? E no, pierwsze. Pierwsze. Drugie nie grałem, więc nie, nie wypowiadam się na temat drugiego. Natomiast pierwsze nie dość, że ma dużo i bardzo fajnych figurek, zwłaszcza w stretch goalach. ten smok robi niesamowite wrażenie, zwłaszcza jak się go postawi na planszy, to gra jest bardzo dobra i jest w mojej top najlepszych gier, więc no tutaj nie było innego wyjścia, jak tylko wrzucić to w stopkę i tu no oba wydawnictwa zrobiły kawał dobrej roboty, bo to, co wnosi Black Rose Wars w swoim pudle i w stretch goalach, to to jest po prostu jakaś niewyobrażalna ilość kontentu. Ja tylko ci powiem, że nie drażni ludzi i golami, bo nie każdy ma Satora. No, ja, ja mam więc, przykro mi, ja mam więc drażni. No niech podrażni, no ma, więc proszę, Pali się, u nas było ile? 20 sztuk, więc jest ho. No tak, zeszły w 10 sekund, jak dobrze pamiętam. No, dokładnie, dokładnie. Tak, no, zostało... no, Ale chciałem czy... tylko zaznaczyć, no. że tych, których drażnię tym, że mam Sator Boxa, jeszcze go całego nie ograłem, bo nie jest to możliwe raczej. No, dokładnie. Tak, ja ci ja się, ja się tylko wetnę i tego już nie będę powtarzał. Black Rose Wars, pierwsze, jakby te pierwsze wydanie, pierwsza gra, mam również na topce zachowej, więc nie będę już tego jakby... Może się zdarzyć tak, że w ogóle nic nie będę i na końcu już nie powiem, to wszystko wymienić. Ha, bo tak znamy się dobrze na grach. No tak, wiecie, które są najlepsze, nie? A nie, to ja muszę się podpisać absolutnie, że no Różyczka też jest w mojej topce G no, tak, gier, w ogóle tak. najlepszych gier, już abstrahując od figurek, bo jakby, no ale nie, one tam robią klimat, naprawdę robią, tak. fajnie się I to... To jest, to jest gra, której też w standach sobie nie wyobrażam, no to nie. To jakaś abstrakcja. Tak. No tak, tu muszę wam przyznać, znaczy I ja i nie, nie mam w topce. smoka ze stretch goli, położyć tam stenda. no nie, nie, nie prostu nie. Wiesz, smoka jak smoka, okej, okay, nie każdy ma, natomiast no był lucyfer, tak? W dodatku. Teraz wyobraź sobie lucyfera z Nawet jak będzie razy dwa. No nie, nie. Po prostu kawę kartonu na planszy. No proszę. Te, tego się nie da. To, to prawie jak wieża z Asasina kartonowa. Dobrze. Czy ja już mogę, ja już mogę moje miejsce czwarte? Tak, Karola. Dobrze, no, to ja Wam opowiem o takiej grze, którą my mamy. Zdobyliśmy za całe, uwaga, 50 złotych polskich w. U dealera na jakiejś tam akcji dealerowej. No, Takiego u dealera. mamy. Kłopak, bo, 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 bo. Cię, mogę cię wprowadzić ten świat, jak chcesz. Tak. I je... wciągamy nosem. U dilera to jest taki kłopak, który wynajduje właśnie jakieś promocje. Najczęściej to są promocje w naszym sąsiednim kraju, czyli w Niemczech. I tam za jakieś tam śmieszne pieniądze można kopać. gry. Takie już, wiecie, które no, świat zapomniał niemalże. No i właśnie w tej rzecz, takiej jakiejś tam akcji dealerowej. co ty Zakupiliśmy, pamiętasz? Nie wiem, czy dobrze to powiem, bo to francuska jest gra. Saver Pirates. A, już wiem. Kościutka, e, taka nie rodzinna, wiem, tak no, no, nie no nie wiem, wiem, nie wiem jeżeli Ale Pirandes to. jest na pudełku. Tak, tam, tam są szczury, to... zwierzątka. No właśnie, I tam y, to, jest bardzo, to jest bardzo prosta gra rodzinna taka trochę ościganie ściganie się o, o, o jakieś tam y, zasoby. W kolumnach. I tam zamiast figur, w ogóle my byśmy w szoku, jak otwarliśmy to pudło, bo się absolutnie nie spodziewaliście. Wiecie, kupujesz grę za 50, to otwierasz pudło, a tam masa świetnych figurek. Ślimaki, wzóry, żaby. No, ekstra. Ja, powiem ci, bawczę, że figurki w tej grze są wykonane lepiej niż figurki w Chimenie. Mówię to z całą odpowiedzialnością. Widziałem figurki w Chimenie i to jakaś jest żenada. A tutaj naprawdę. Ale mają? chcemy chy, nie rozmawiamy, bo są dwa, trzy w sumie. Nie wiem, tym nowym takim, co ma żółte figurki. Nie pomalowane. Ale mówisz o Archonach? Tak. Okay. Nie chciałem tego mówić. To się wytnie. Ja, ja mogę. No. Mówię o tych, że właśnie widziałem figurki, dotykałem, macałem, oglądałem na Essen i. No nie, po prostu nie. To są... Dla mnie to była jakoś podobna jak w swoim czasie miałem żołnierzyki takie plastikowe, w dużych workach kupowane. To, to mniej więcej właśnie tak. A tu te szczury i te całe zwierzaki, naprawdę rewelka. No, kwota zakupu to jest w ogóle śmieszka. A dwa, że ja chyba do tej pory, do pory zakupu tamtej gry, to nie widziałam gry, w której byłyby figurki zwierząt. Takich wiesz, zwykłych tam ślimak, żaba, nie magicznych, nie. Talismanie, ropucha. No dobra, no ale No, to już to moje miejsce. Ja, no, miejsce. Tylko, doda ja tak. tylko dodam, że to jest jedna z kilku gier, Niewielu gier, które są w całości u nas pomalowane. Tak, a w ogóle powiem anegdotkę przy okazji na ten temat, bo mój mąż się bardzo spinał, żeby to wszystko pomalować, jak jechaliśmy do, do rodziny. No i widzieliśmy, że jak gdyby poziomowo, poziom grania, zaawansowania tej gry absolutnie odpowiada y, poziomowi rodziny y, prezentowanemu, y, jakby. W sensie chodzi o wąsówki, nie? O tak. tak. No nie, 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 nie sięgają po cięższe tytuły, no więc zależało nam na tym, żeby taki zrobić, wiecie, efekt wow z tymi figurkami. A oni myśleli, że my to tak kupiliśmy. Pani usłyszał ani słowa pochwały no na jeden, temat jeden, tego, jak pięknie bumalował. Nie wiem, plus jest taki tak gra, kupił Jeden plus jest taki. Plus jest taki piękny przez przestrzenny, w końcu powiedziałam, słuchajcie, ale te figurki to chuba malował wszystkie. Jeden plus jest taki, że skoro myślałeś, że to jest tak do czy że dobrze mi to wyszło? No, nie znaleźli się. A, ale ale to, o, tak, albo tak źle. mi miejsce w PMB. Po prostu wyjdę zaraz. E, U mnie, miejsce czwarte to gra wyda, wydana w Polsce przez Portal, a na zachodzie przez. E, Mola, jedna z części Zombie ta, którą mamy, czyli Zombie side żywi nie umarli, czyli dziki zachód w, w klimatach zombie. Nie oglądałem wcześniejszych wersji, bo to Zombie to jest pierwsze, jakie mamy w ogóle w swojej kolekcji. Natomiast tu byłem pod wrażeniem tych figurek. W sensie one nie są może znaczy do, do ludusów jakby nie dosięgają. Natomiast trzymają poziom taki, że wiem, że zombie to zombie. Jak się pomaluje, to jest fajne, ładne bohaterowie jakby też są różni, w sensie, że idzie to rozróżnić, że jeden ma kapelusz, drugi ma czepek. W ogóle tutaj byłem pod wrażeniem zombiaków, tych takich panienek, w tych, tych, tych czepkach takich, co kiedyś na tak, pięknym zasadzie idziemy. płacili. No, tak, to no, jest nie. mega. E, plus jeszcze te, ten Gauntlet, ta, ta spruwa, którą nam pociąg kiedyś rozjechał. E, więc... z balkonów brakuje, nie? Tak, tak. No, jakby, a to można było z zrobić, natomiast e, i już wiem, że można wydać Zombie Saj'a ze standami, natomiast nie wyobrażam sobie grać w tą grę na standach. Nie wiem, ona mi da jakby. No nie, nawet nie będę tego zostawiał. Po prostu jak mówię Zombie Side, to z drugiej strony widzę figurki. Po prostu one dają więcej do klimatu, więcej do zabawy, więcej do fanu i tyle. No i się robi tak tego pełno, pełno, pełno. Znaczy tak, do... te, te, te zombie właśnie robią wrażenie jak cię osaczają z każdej strony się spodów, no to, to fajnie wygląda, a tak w tych tekturkach to jest takie cieniutkie, stoi sobie i w sumie jak patrzysz z góry to nawet nie wiesz co to jest. Znaczy, no, no, to, tak, to fakt. To dokładnie, no jakby mamy porównanie, bo ja bardzo, bardzo chciałem Marvela zombie i pewnie będę szukał KS-owego, bo, no bo jest różnica po prostu. No i ja mam Marvela zombie side figurkomego i naprawdę jest bardzo fajnie zrobione. No no właśnie. Także to jest moje miejsce, to normalne czwarte. <noise> to nie eee, normalne. A nienormalne, czekam, muszę się tu odnaleźć w moich notatkach, a nienormalne to. to w sensie czachowe, to no. No ale ze względu na chyba tylko potwory, bo proszę cię te... No, z... marzy, a nie to przecież no, no, no Kuba, szanujmy się, szanujmy. No. E, nie, mówię o stworach przede wszystkim. No, Chyba tylko. E, natomiast jeśli już poruszyłaś temat malutkich figureczek z Nordgardu, to trzeba przyznać i oddać im, że są. W sensie, że widać, że mają brodę, że jedni są panami, drudzy paniami. Niektórych grach. Przyglądałeś tej... się tym figurkom? Bo ja tam tylko patrzę na to, który kolor jest na planszy. No, generalnie tak. Bywali no, mnie to. Jak się w zaglądasz. Może Jacy, bijeście po prostu. Nie, nie znacie się. No. Ale faktycznie nie. Tutaj Norgard, jeśli chodzi e, faktycznie o stwory, które są już podstawne, są fajnymi figurkami, a w dodatku e, w Ostkowiach, no tych stworów jest jeszcze więcej i no po prostu robią klimat naprawdę. Ja myślę, że tu przemawia przez ciebie i ta, muszę powiedzieć głośno, absolutnie twoje po prostu sentyment i jakby brak takiego jasnego spojrzenia, bo ja bym na pewno wrzuciła inne zupełnie gry czechowe, nie tylko robiła Cachową. mamy Mam, inne też. I Nordgard to tam byłby ostatni na, na, na liście do do ja nie topie, wiem, czy no? się w piąty zmieścił tak naprawdę. No. Ale dobra, ja bym sprawa. U mnie walczył dzielnie z Twisted Fapes, ale że Twisted dawno nie graliśmy, to wygrał. A odgad jest jedno z moich ulubionych gier, więc jak. No i to... w ogóle właśnie przesłania ci to, że masz y, y, sentyment, bo uwielbiasz te kre, no. Tak, no pewnie tak. Okay. Czyli już wchodzimy teraz na, 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 na pudło, miejsce no. trzecie. A więc u mnie miejsce trzecie, to nie zaskoczy chyba nikogo, kolejna gra RPG jest o... Chronicles of Drunagor. O, grubo. Tak. Tam też sobie nie wyobrażam zmiany standów z figurkami. To, to byłaby jakaś abstrakcja. Figurki tam są świetnie wykonane, i tak samo mamy bardzo fajne, większe figurki potworów. Im cięższy przeciwnik, tym większa ta figurka, i widać, że, że będzie trudno, jak go spotkamy na planszy. Ale co mi się najbardziej podoba w tej grze, to fakt, że jak przymierzamy te komnaty, to nie budujemy całej planszy od razu. Tylko dochodzimy do drzwi, otwieramy sobie karteczkę z drzwiami i czytamy, co się znajduje za nimi, i wtedy układamy dopiero kolejną komnatę. Więc nie jesteśmy w stanie się przygotować na to, co nas czeka podczas przechodzenia scenariusza, tylko dowiadujemy się etap po etapie, co, co się będzie działo, no i jak bardzo będziemy mieli przerąbane w tej grze. No, a mamy przerąbane, bo ja nie znam, w sensie nie grałam, więc się dopytuję. Tak, tam jest bardzo przerąbane i jak się gra solo jedną postacią, to jest naprawdę jest, jest trudno. Jest ten poziom trudności wysoki, ale to, to jest coś, co, co, co ja lubię. Akurat mnie takie trudne gry nie przerażają, a tam mam bardzo duży fan przechodząc te kolejne korytarze i scenariusze w tej grze. Ale jest to w ogóle możliwe, bo wiesz, co patrzcie, jak tak jak my gramy, to ja obserwuję i chyba to się gdzieś sprawdza, że w tych yy, kooperacyjnych no dwie postaci, to, to jest rzeź, nie. A jedna przy solo, no to już w ogóle po prostu skazujesz się na sa samobójstwo. Niekoniecznie. Jest trudno, ale jest to możliwe do przejść, do zrobienia. Okej, okay. okej. Okay. Nie, ja bym się chyba nie podjęła. A tak szczerze mówiąc, nie? Jak mnie już osobiście przytłacza ilość zombiaków, które mi wchodzą na planszę, to dopiero jakbym solo grała. Znaczy, Bronik z of Dranagor jest taką grą, która skaluje się też w zależności od tego, ilu graczy mamy. Więc to też jest troszkę, troszkę inaczej, nie? Przy, przy mm -hmm. tej fajnie zrobione, że grając solo, nie musimy prowadzić X postaci, bo no, no, no byłoby to trudne. No, no to na pewno potem jest, jeśli wydłuża grę i faktycznie musisz bardzo się kontrolować, nie? Co, co z którym graczem teraz akurat, którym bohaterem akurat teraz idziesz. No dokładnie. Okej, okej. Moje miejsce trzecie, brązowy metal. Dobra, moje. No właśnie, moje, moje, dobra. Zazwyczaj. No bo tak patrzy właśnie, że nie uważasz. Bardzo <laughs> ja, on, on teraz jeszcze zmienia na swoje liście. bo Powiedziałam, że tam coś kręcił, pisał. Jest tam czachowe, dorzuci do swojej topki pewne. Wiadomo. Dobrze. Teraz, na koniec. Dobrze, słuchajcie, u mnie na miejscu trzecim tutaj takie małe oszustwo jest zrobione. Ale już tłumaczę dlaczego. Na miejscu trzecim dałam dwie gry, e, ponieważ jakby kluczem dla nich jest to, że otrzymujemy tam pomalowane figurki. I to jest jakby abstrahując od rozgrywki, bo jakby w ogóle nie można ich połączyć tu, bo mamy matchlighter z jednej strony, gdzie dostajemy te pomalowane figurki no, no. w pudle, a z drugiej strony mam daj strona Adventures e, z, do kupienia. Ja wiem, że one są kiczowate. No właśnie, tak ja cię Wie. patrzę. Wiem, że są pomalowane i y, to jest y, trochę takie folklorystyczne. Ja to powolę nam nazywać folklorystyczne ujęcie. O, figurki. To Natomiast wiecie, no nie każdy ma fajdy z malowania, a jednak niepomalowana figurka wygląda hmm, brzydko. Na tej, to już lepsze stędy wtedy są. Jak dostajesz taki tonę plastiku szarego? A lepsze od stędów są w ogóle akryle w tej chwili. No, a y, więc tak sobie wrzuciłam na te miejsce trzecie. Eee, jakby, że znaleźli się wydawcy, którzy pomyśleli o tym, żeby może zachęcić tych, którzy nie chcą malować, nie znają takich gier, żeby od razu jakby mieli tę frajdę, że to tak wszystko fajnie wygląda na tej planszy. No nie takie sobie przyjęłam. Wiecie, no, dziwne może. No comments. Trochę nas zaskoczyłaś po prostu. No, <śmiech> no <śmiech> udało się, super. Znaczy ja ci powiem, że kupiliśmy, bo jesteśmy fanami faktycznie strony. Jak kupiliśmy Dice Tron Adventure, abstrahując od rozgrywki, jakby, bo to jakby temat na inny materiał, natomiast byłem bardzo szczęśliwy, że kupiłem figurki, że dostanę pomalowane i moje szczęście troszkę się skończyło, gdy otworzyłem te pudełko. Nie? Mówię, Boże, jak tak było to zepsuć. nie spodobały Ci się folklorystyczne figurki? Znaczy najgorsze w tym wszystkim jest to, że figurki są ładne. Są pod... Same w sobie, no tylko te kolory. Natomiast niestety tutaj chyba nie zadziała zmywacz, nie wiem, płyn hamulcowy, czy co tam ludzie używają, żeby zmyć te kolory i pomalować jeszcze raz. Chyba jedyna opcja to przygnąć to podkładem i pomalować po swojemu. Nie wiem, czy mi się będzie chciało, bo mam inne. No koniec. właśnie, ale jak ktoś nie maluje, no wiesz, ja myślę, że to było trochę tak zrobione, no bo cały Dijstron jest taki bardzo kolorowy. No to tak, eee, ładne, a nie, to nie jest ładne. No dobrze, Kuba, ale jakby szli w tym trendzie, że to ma być takie właśnie wyraźne, kolorowe, nie takie, wiesz, przyćmione, y, jak w Deep Madness, y, mroczne, y, tajemnicze, jak nie wiem. To w chwilę w... Ale, <laughs> ale chcia chciałem zaznaczyć, że ja znam jedną grę, w której są kolorowe figurki, to tak jaskrawe oczo, że... Że no cię tak, tak śmiesznie da razem mówić. że zrobisz mi spoiler. Eee, Okej, okay, ja nie wiem o czym mówicie. No to, to Kuba już się cieszy, więc on wie o czym ja mówię. Aha. No wie jeszcze za chwilę. Dowiem no się za chwilę. No dobra, wracamy no do tematu. Dobra, no, no przeczekam. Kuba, twoje miejsce trzecie. Eee, moje miejsce trzecie tu was zaskoczy, bo to starak da? Ale ja nie wiem, że zaskoczysz bardziej niż ja was zaskoczył. Talizm no nie magia i miecz. Aż tak staranie? I nie jest to też monopol z tymi figurkami samochodzików, raparsków i tak dalej. To też nie to. Nie, no, ale miało być plastikowe, a tam te były metalowe w ogóle. Tak. No, moim. Wiem, jest... bo mamy. I mamy. Tak. Musiało. Ja na przebiory na tak, jak gramy. A samochód. Chyba. I w tym momencie granatowa straciła wiernych fanów. Albo następnych, nie? E, no, natomiast wracając do mojego miejsca trzeciego, to spraw tak. O Jezu, ile my w to już nie graliśmy, już nawet nie pamiętam o co tam wchodziło dokładnie. Ja było, było nowe odświeżone wydanie dość niedawno. O nie, w ogóle zapomnij o tym wydaniu. Nie, my mamy pierwsze, to właściwe jedyne, konkretne, tam gdzie są grafiki e, serialów. Serialy, tak, i... Serial to namiętnie oglądaliśmy parady e... na przeszliśmy przez nie. Chyba, tak? I tam te grafiki faktycznie nawiązują do klimatu tamtej epoki, tamtych czasów, tego, co tam się wtedy działo. tam były figurki, tak pamiętam. Tak, gladiatorów. pamiętam. Masz tam figurki gladiatorów, każda jest inna, e, bo tam jakby niech sobie zatrudniasz, bo oni wtedy nie zatrudniali. Posiadasz swoich gladiatorów, których wysyłasz na arenę. E, no i oni dla mnie osobiście do tej gry. Biorąc pod uwagę cały kształt gry, całą grafikę, wykonanie i tak dalej, dają plus 500 do klimatu na arenie. To jest jedyny moment, kiedy te figurki są używane, na ile pamiętam, ale arena też jest zrobiona tak, że tam są podeptane ślady, krew na tej arenie namalowana i na tym wszystkim te figurki no, robią po prostu wrażenie, a faktycznie one tam nie tylko stoją, ale nimi normalnie operujemy. To są normalne walki gladiatorów, gdzie no, wygrywa tylko jeden. Także to jest moje miejsce trzecie. Natomiast moje miejsce tecie. E, stopki numer dwa. Stopki numer dwa to egzekwo jest kabel... Jeszcze dwie wrzucił, to no wiecie co? No K już jest po prostu. Ja nie wiem, ty bezczelny jesteś. Tak, bezczelny. Jest katedra koszmarów z tymi no nowymi figurkami, bo to, to na pewno Pawciowi chodziło. Dokładnie tak. A, no ta... Natomiast tam one są zrobione z kompletnego powodu dla daltonistów, którzy podobno lepiej widzą te, rozróżnienia, te komórki. Nie wiem, bo ja widzę normalne, te figurki, tak. bo ja widzę normalnie. U Natomiast... Użyjmy podobno no nie, nie wiem, nie jestem w stanie tego zweryfikować. Tak jakby tam się było zapytać, no taki, taki był zamysł. Tak, tak to miało działać. Nie? No. Natomiast ja tu bardziej mówię i większe wrażenie na mnie w Katedrze koszmarów robią figurki kosmarów. Przede wszystkim skrzydlaka. I katedra. No i katedra, z katedry się niektórzy chcę, że tak, że wifon. Natomiast ja jestem naprawdę pełen podziwu dla... Można mogę model... że wifon, ale wyobrażasz sobie teraz składać z tekturki tą katedrę? Nie no absolutnie. Nie, ona jest praktycznie klimatyczna, i oddaje twórczość Beksińskiego oddaje to, co on jakby malował. Natomiast ja za każdym razem, jak widzę figurki koszmarów z tej gry, to jestem pełen podziwu i pełen jakby, no podziwu zasadniczo na tym, dla modelarza, który z dwuwymiarowych obrazów zrobił trójwymiarowe figurki. Musiał sobie wyobrazić co jest tam z tyłu, jak to wygląda. No wyszło to według mnie kapitalnie, tak, te, te figurki. Jest duży plus do klimatu w tej grze, jeżeli chodzi o figurki, to prawda. Tak. Znaczy wiecie, no tu już jak już jesteśmy przy katedrze, to tak naprawdę trzeba powiedzieć, że to gra została stworzona pod twórczość tak. artysty. dokładnie tak. Więc jakby nadrzędną y, sprawą i nadrzędną y, funkcję ma, wła, mają właśnie y, y, dzieła artysty. Przeniesione tutaj akurat w formie figurki, tudzież grafik na, na, na tak. kartach. I jakby to, co my tam robimy, to jest troszeczkę, no wiadomo, my z punktu widzenia gracza, no to chcemy grać w grę. Ale tak naprawdę, no to jednak twórczość miała, była tym, y, tym tą inspiracją. Dokładnie. Znaczy, y, oprócz koszmarów dla mnie, a to też jakby sentymentalnie, y, duże wrażenie robią y, cienie, czyli te figurki gry. Przepraszam. Ale to z tego względu, że jeden z nich ten Stefan, jeździł z nami, promował grę, byliśmy z nim w muzeum. Natomiast one są też bardzo fajne, to są malutkie figurki, natomiast bardzo dokładnie odlane, bardzo dokładnie zrobione. Tam one też mają swoje jakieś tam. Tej gry, takie jak teraz sobie myślę, bo tak na początku czy walnęłam, że z figurki, figurki być może niepotrzebne, ale odszczykuję to. Znaczy na KT, że faktycznie, słuchajcie, jakby nie było tam figurek, tylko byłyby stędy, to by było minus 200 do klimatu. Znaczy nie wiem, czy ktoś to prawda. Bo... Nie? No, no nie, nie to w ogóle no no, tak nie, 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 nie można sobie tego wyobrazić. I jakby egzekwaturz, już bez jakby wspominania, bo tej gry już nie ma na rynku, to jest dla mnie deep spotam bo tam figurki robią robotę całej grze tak naprawdę, od badaczy przez wszystkie potwory i tak dalej. A tutaj na standach też sobie tego za bardzo nie wyobrażam, aczkolwiek widząc niektóre gry, wiem, że można by było. Jakby... Tak. Niektórzy by się postarali o to, żeby się dało. Tak, myślę, że tak. Tak, tak. tak. Ładnie to ująłeś. Dobrze, że to tyle. <grystanie> Dobrze, no to trochę nam się tutaj rozwinęło na temat koszmarnej katedry, nie, katedry koszmarów, przepraszam. E, I miejsce drugie. Przechodzimy do miejsca drugiego, Pawcio. No, Miejsce drugie u mnie to tutaj było dużo zastanowienia się, czy to gra powinna być na miejscu drugim, <grystanie> czy na miejscu pierwszym. I wiem, że ta gra też wyszła ze standami, ale ja osobiście sobie nie wyobrażam grać w tę ze standami. To jest Old Sword, mm. Czyli wielkie szczury. Miliony monet. Dokładnie to jeden wielki szczur. Aha. <gry> uh -huh. Bo tam jest dużo innych figurek poza wielkim szczurem, który jest głównie reklamowany, nie wiadomo dlaczego. Poza moimi poparciami. No nie, no tam jedną trzecią. Już nie przesadzaj. <gry> nie, bądźmy tacy drobiazgowi. W każdym bądź razie widziałem go w formie standa, widziałem go w formie, no mam go w formie miniaturki i no nie, no nie, to jest na też minus 300 do klimatu, jak miałbym postawić sobie stenda tego szczura na planszy, no naprawdę. Przepraszam, bo gdzieś, gdzieś mi to uciekło, ta gra jest wydana też w formie standów? Tak, ta gra jest też wydana w formie standów. Podczas wspieraczki można było sobie wybrać, czy chcecie, czy chcemy kupić wersję ze standami, czy wersję figurkową no, no, dla mnie wersja ze standami to jest po prostu pomyłka i ja tej gry w takiej wersji nie akceptuję. Mm -hmm. Bo jeżeli poprawimy ok. na planszy nasze figurki, bohaterów do tego właśnie tego wielkiego szczura i widzimy tę różnicę między nami a tym szturem, no to po prostu no, no jest to efekt wow. Nie, nie da się uwierzyć zwłaszcza, jeżeli ta figurka szczura jest pomalowana, to jest świetnie stworzona, ma fajne detale i pomalowana wygląda jeszcze lepiej. No tutaj mówię, no wstędzie to, to po prostu by zabiło całą, całą przyjemność. Masz chyba jakąś słabość do tych szczurów, ej. oj, tam, oj tam. No, chyba trzecia, jak grawi szczurami. No, dokładnie. Może macie jakiś problem w Holandii. A ogólnie w Holandii jest problem ze szczurami, to nie będę ukrywał. A człowiek jak trzecia gra ze szczurami? No, a szczuro łapa u ciebie nie widziałem? A, dobra. No ale to właśnie, to tam eliminuje. No, ale czy... są szczury. No wszędzie są szczury, no. No. Potem ta, ta gra ze szczurani po... A ci co napierdzielają? No i teraz... A to, wam, to wam przywiozę, bo to musicie zagrać. To jest naprawdę świetna gra. mi Dobra, Więc... czemu tam są szczury? Fuj. Na... Ale to jest gra dla was akurat, no mi. No dobra, no jakoś to przeżyjemy, no. Zamieni szczura na ślimaka. Z tej, z tej gry, tej mojej, nie? Uj, no. <grywa> Taki fajny, taką, taką, taką No dobra, Karola, twoje miejsce drugie. Tak, więc przenosimy się te w takim razie z, z tematu biologicznego bardziej w kosmos. Zabiorę was. Na moim miejscu drugim jest gra, uwaga, w którą nie grałam, ale znam ją. W sensie znam, wiem o co chodzi, wiem co tam się dzieje i pamiętam do dzisiaj rozgrywkę e, chyba trzygodzinną moją, czyli Twoją. Słuchajcie, Star Wars Rebelia, e, Kuba grał z, z Przemkiem, ja no wiadomo, z racji tego, że to jest dwuosobówka, no to jakby siedziałam obok. Ale od roku chcę ją kupić nie pozwalasz. E, dobra, to jakby jest osobny temat. Ja mam te, które jakby zostały utkwiły mi w pamięci. Ja, no może nie trzy godziny, ale pierwszą godzinę to ja siedziałam jak urzeczona i patrzyłam po prostu sobie na te plansze, gdzie kosmos, to wszystko było pięknie pomalowane na tej planszy. I ja mówię, wow, po prostu jak to cudnie, cudnie wygląda. Jakbym oglądała film taki przeniesiony na, 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 na plansze. Gra jest epicka, a tam jest zepicka. Także jak to jest pomalowane, to naprawdę. Gra jest zepicka i dzień your... <grym> 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 Jeszcze jest i po drodze. Nie, gwiazda starczy. Okej, okay, dobra, no, sugestie takie. No dobra. ja nie wiem, czy ty zasłużyłeś, no bo to wiesz. Dostaniesz jakieś znowu za 50 z do... wyprzedawczych. <laughs> Karpetki. No! <laughs> nie wiem, czy mam tobie pokazać, czy sam mam wyjść. Nie, może lepiej powiedz o twoim miejscu drugim. I tu was zaskoczę jeszcze bardziej niż Tartagusem. <laughs> talizman. Lubisz talizman, nie? Batman-talizman. Nie, to jest najmniejsza gra w mojej kolekcji. Ja zanim <laughs> mogę dostać kawalerkę w Warszawie. I, to, wiadomo, to tak. e, moje miejsce drugie nie wpadło na miejsce drugie, dlatego że są tam, tam zajebiste figurki. Są figurki, ale nie są one, jakby patrząc na dzisiejsze czasy, to dupy nie urywają. I moim miejscem drugim jest Heroquest. Mm -hmm. e, troszkę przez centymetr. E, natomiast tutaj te figurki robią robotę, jeśli chodzi o rozgrywkę. Sprawdźcie, pewnie znasz Hilu Besta, na pewno znasz. Figurki to figurki, tak? Mamy tam swojego maga, Krasnoluda. Ja bym powiedział, nawet z tymi figurkami, ale te wszystkie rzeczy, które stawiamy na tej planszy, Właśnie, to właśnie do tego, tego dążę. Tak. E, figurki jakby do bohaterów to jedno, figurki potworów to drugie. A człowiek wszystkie znane. Tak, tak. E, i tu trzeba podkreślić, to jest gra, która już w latach 90., bodajże, to pierwsza edycja, już była wydana właśnie. Wyglądała tak naprawdę tak samo. Te figurki w dzisiejszych czasach w tym, tej, w tym nowym wydaniu są troszkę ulepszone, ale nie zmieniali ich jakoś bardzo, więc jak ktoś sobie tą grę zobaczy, to troszkę ma taki wehikuł czas, troszkę się cofnie do lat 90. i właśnie to, co Paweł powiedziałeś, mnie tam jest mnóstwo wyposażenia wnętrz, tak? To ujmę, taka hiroquestowa Ikea, albo. Gdzie mamy faktycznie World Tortur, mamy krzesła, mamy tron, mamy stoły, mamy biblioteki, mamy kominek, no po prostu to robi taki szał na planszy. Tak, zamknięte jak, drzwi otwarte? Tak, zwłaszcza, jak jest pomalowane. Ja to mm. zacząłem malować i mam pomalowane dużo właśnie tych sprzętów, biblioteka, każda książka inna. Naprawdę mimo że ta, ta, ta gra ma jakby naleciałości takiej starszej gry, widzę, że to jest. No, to tutaj... jest ta pozaikowa podłoga do tego na planszy. Ale to jest taki klimacierowski. Ja mam naprawdę wielki fan z tego, że co jakiś czas sobie rozłożymy, zagramy, przejdziemy albo nie przyjdziemy jakąś tam misję. I nawet nie chodzi o to, czy przejdziemy, czy nie. Natomiast mam naprawdę wielką przyjemność obcowania z tą grą dzięki właśnie temu wszystkiemu, co mam tam na planszy, co mi pokazuje, czy pozwala się wczuć w tego barbarzyńca, czy elfa, czy krasnoluda, tudzież czarodzieja. No. Także się wtrącę tylko, bo ostatnio widziałem posta kogoś, kto się zastanawiał, czy kupić jakąś grę tylko dlatego, że ona ma ładne figurki. I tak jak dla ładnych figurek gry bym nie kupił, tak Hiro Questa bym kupił tylko dlatego, że te dodatki właśnie można sobie użyć później w tak. innych grach i zrobić jeszcze o, lepszy klimat. I to, o, to chyba w sensie jedyna, to jest... grą, jedyna gra, którą bym kupił, dlatego że ma właśnie fajne dodatki yy, jako figurki. No tak. Tak, to faktycznie, bo to można wykorzystywać bez strachu można też jakby dać dzieciakom do zabawy, prawda? Bo to też tam w domkach czy coś mo można, no bo wiesz, jakieś ropuchy tak. czy tam potwora, no to nie bardzo, nie? Natomiast te, te tam biblioteczki jak najbardziej, no i tak jak mówisz w sesjach RPG też gdzieś można to by było wykorzystać. Tak, to też się tutaj. Dołączę do tego. E, I na drugiej, mojej drugiej topki. Który... E, no nie da się po prostu pominąć. Nieprawda nie tutaj już się na tym rozwodził, bo oboje te gry wymieniliście. Mhm. One są jakby spokrewnione bardzo ze sobą, bo to jest róża i bridge. Aha, no tak, bo jakby mechanicznie tak. są spokrewnione dosyć mocno. Okej. Okay. No już mówiliśmy na temat róży, mówiliśmy na to temat to. bridge, więc, więc to może niekoniecznie trzeba to rozwijać. No to przeszliśmy do zwycięzców. Właśnie. Tak jest. A, to ja mam zacząć, tak? No, no tak, no jak już tak idziemy tym systemem, no to już nie będziemy wychodzić z tego, nie? No dobrze, więc po mnie miejsce pierwsze i to była naprawdę zażarta walka z Oldswornem i długo się zastanawiałem, która z tych dwóch gier na miejsce pierwsze wskoczy, ale... Tam Clash of Cultures. Nie, nie, nie jedźmy po bandzie. Talizman. A tak poważnie, to... Nowa Eta z renesans i to jest gra, który ja też sobie nie wyobrażam w standach, tylko z figurkami ze względu chociażby na fakt, że mamy tam takie figurki gości z karabinami, które postawiamy sobie na przykład na dachu budynku. I oni są schowani za taką tarczą i mierzą do nas pistoletu. No to po prostu wygląda mega. No. Idziesz po planszy, budujesz sobie po kolei plansze w zależności od tego, jak scenariusz ci każe, czyli to też jest fajne, że nie budujemy jej od razu, tylko po kolei, po kawałkach. No i właśnie wchodzisz w miejsce, gdzie jesteś otoczony budynkami, widzisz, że na dachach są goście, na których, do których musisz tam wejść, żeby ich pokonać. No to po prostu robi to niesamowitą robotę. Figurki są fajnie szczegółowo wykonane, no już nawet abstrahując od tych wielkich figurek z dodatków, gdzie mamy Hyperiona, czy, czy smoka, po prostu, no, robi to, robi to robotę, robi to wrażenie i w standardach sobie tego nie wyobrażam, po prostu, no no, 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 nie. No jak ja zobaczyłam takie zdjęcie gdzieś tam w necie, więc całości, yy, zawartości tej gry, yy, to właśnie mówię do, do Kuby, jaka to tam jest figurka, ta taka duża. Co to było? Ten smog chyba jakiś? Czy jest smog, jest Minotaur. No, jest ja, mówię, ja mówię, bardzo Też tak. będziecie mieli. <laughs> Też będziemy mieli. No nie, no, to jest właśnie. No, to, to, to jest gra, która, która ma ogromne pudło, ogromną zawartość, i jak dla mnie osobiście to jest naprawdę fajnej cenie, że biorąc pod uwagę to, co, co możemy otrzymać, kupując tą grę. To nawet ostatnio, nawet sobie dyskutowaliśmy właśnie z moją na na temat cen. W odniesieniu właśnie do Nowa Etas Renesans na rynku polskim, bo ty masz jakby zachodnią, w sensie bezpośrednio ludusów. Natomiast faktycznie porównując do cen innych gier, lubiąc takie gry, myślę, że to jest, tak jak ty mówisz, dobra alternatywa cenowa. No, Dostajesz ja, Bluetooth'ów kontentu. Ja przepraszam teraz za to porównanie, ale to je, jak byłem na SN, bo kupiłem właśnie na SN tego now, Nowa Etas, to zastanawiałem się, żeby kupić grę "Ekspedycje" z metalowymi figurkami. No wiem, ja słyszałem, no. I cena gry ekspedycje była chyba 119 albo 139 euro. Mhm. Zestawiając tą cenę i zawartość tego pudła z tym, co proponuje nam nowa anetast, stwierdziłem, że w życiu ekspedycji za taką cenę nie kupię. Bo... Ja tylko. To, to po prostu jest przepaść jakościowa i ilościowa, jeżeli porównując po prostu te, te dwie gry i zawartość. Ja tylko... No... No to, to dobrze, świadczy o no... nie? W sensie, że, że jakby nie, nie przeginają cenowo, nie? Ja tylko... Nie to, że się chcę poprawiać, Paweł, natomiast za chwilę nam ktoś tu powie, My też się zdziwiliśmy. To nie są ekspedycje, tylko ekspedycyje. No. Naprawdę, my też siedzieliśmy. Kiedyś mieliśmy to rozłożone i płó leżało na stole i Karol mówi. Jest błąd, czy to tak się pisze. Mi tak. się okazuje, że to jest staropolszczyzna. Tak, to staropolszczyzna, dokładnie. Był wątek na ten temat. prację Że żona moja ty. Teraz moje. To ja sobie. To ja znowu będę miała małe oszustwo. A na mnie nie po prostu. Ale już mam powiedzieć, dlaczego. Uwaga, ponieważ wiedziałam, uwaga, mam pierwsze, to mam katedr, katedrę koszmarów, ale dlatego, że ja już wiedziałam 100%, że albo Kuba o niej wspomnie, albo gdzieś tam wypłynie, no bo wiadomo, że musi wypłynąć rozmawiałem Nie o widać. grach. a dałam ją więc szybciutko tylko. Dlaczego jest na pierwszym miejscu? Z fenomenu, że mnóstwo ludzi kupiło ją tylko ze względu na figurki. Albo na twórczość beksińskiego. Albo ze względu na twórczość beksińskiego. I tam możesz sobie wyciągnąć te figurki, po to, żeby je sobie postawić na półce i żeby po prostu stały, olewając totalnie jakby yy, grę. Więc dla mnie to jest taki trochę fenomen, że tak, tak, tak to zadziałało. Muszę znaleźć miejsce na moim big legale i tam postawić kilka koszmarów. Ale tak naprawdę yy, to jeszcze mam drugą grę. Która dopiero będzie teraz chyba w fazie produkcji w języku polskim, która mnie urzekła, ale to już tak naprawdę urzekła mnie swoimi e, figurkami i to jest e, Wielka Draka w Małym Mieście. No. E, tą kreską, która tam jest, e, wielkością e, tych figurek, no i tam są istędy w sensie nie wiem jak to będzie wydane w Polsce, czy będzie... Będzie tak jak mieliśmy, w sensie to jest połączone, masz w sensie u nas wydają to z figurkami, a wtedy masz te stędy. No właśnie, ja tak sobie porównasz, są tacy, którzy wiedzą, że stędy ok, bo jakby kolor i możesz z źle pomalować. Ale nie, nie, nie. Nie, nie w tym, nie, że nie. my nawet nam. Na... No daje 1500 do klimatu, do tego poruszania się, poplamkę no, i. No i po, no, tu jest faktycznie specyficzna kreska I my nawet w swoim czasie na Granatowej dawaliśmy jedną dwie figurki w porównaniu do stędu, które tam są. No i nie, po prostu nie. To że... no, było oszustwo, bo, bo jakby szybciutko o katedrze, a tak naprawdę bardziej zwracam uwagę tutaj na. na te, 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 ta, ta kreska kartonowa z tych właśnie takich komiksów, kreski tak. po prostu robi, robi robotę w tej grze. Dokładnie, nie? Do, do, jestem świadoma, że nie każdy to przyjmie. No, tak, to pewnie. Na natomiast no, nam to super. No, ja, ja bardzo często, tak naprawdę. Ogrywali, ja, bardzo, ci, którzy są wychowani na karton Network, to myślę, że, że docenią to. No. Cartoon Network też, natomiast bardzo Myszka Miki i bardzo Papaj, myślę. To jest tak. właśnie takie... No, takie... Ja pomiesz... no w ogóle sama rozgrywka do tego jakby, to wszystko się tak uzupełnia. Tak, a nie, jest na, to, nie jest coś z na nas do tego jeszcze kwestia tłumaczenia, no bo wiadomo, nie, to takie trochę specyficzne, bo to takie jest tak. z znaczy, poczuciem humoru. Ja się sobie. troszkę bałem, bo jakby czytałem angielską instrukcję, ale potem kaczki nasze szczęśliwe polskie udostępniły taką roboczą i tam już fajnie to wyglądało. a z, Tak naprawdę patrząc na tytuł, który wyszedł świetnie, Wielka Draka w małym mieście, który oddaje tematykę gry, a do tego jest zabawny. Biorąc pod uwagę y, łamańce językowe, które mieliśmy przy, przy grach na literę T. Tak. To dobrze, tak. że poszli w kierunku przetłumaczenia e, tego. Na przykład, zamiast, nie wiem, ta taba, coś tam nie mogli zrobić Czarno brzeg. Tak. Oj, mamy Tak, Kuba, moje miejsce pierwsze. Znaczy ja bardzo liczyłem na to, że w twojej topce pokaże się faktycznie mała, wielka draka w małym mieście. To miałem wielki problem. Może nie problem, dylemat w pierwszym miejscu. Wahałem się niemiłosiernie, natomiast wybrałem inną grę, licząc na to, że gdzieś faktycznie ty zahaczysz o to. E, to jest jakby plus tego, że będziemy grać razem. Że gramy razem. I gramy razem. Mhm. E, I u mnie miejsce pierwsze to jest gra, którą niestety grałem tylko raz w życiu, ale... Na miejscu pierwszym? To nieprofesjonalne, ja nie wiem. Ale mówisz o z figurka. Ale nie, to przepraszam cię. Ja mam na, na topce grę, w którą w ogóle nie grałem. Gra. U mnie miejsce pierwsze to Star Wars Rebellion. E, tam, te figurki. Ja jestem mniejszym fanem gwiezdnych wojen niż Star Trek'a, natomiast gwiezdne Wolny znam. Nie znam wszystkich postaci, chronologii i tak dalej, nie jestem maniakiem. Natomiast bardzo lubię to uniwersum e, i naprawdę wtedy, gdzie grałem z Przemkiem e, Wojtkowiakiem, serdecznie pozdrawiamy. Mnie te 3 czy 4 godziny naprawdę minęły jak zbicza czas. No. E, gra była epicka. Naprawdę podczas tej gry w związku z tym, że na planszy mamy od e, sztor truperów poprzez te wielkie psy mechaniczne, nie ja wiem kto tam się nazywa, łażące, przez wszystkie statki, sokoły, tak. gwiazdy śmierci i tam inne krążowniki. To robi taką robotę w tej grze, wprowadza taki klimat. To jest Wydaje mi się, że Star Wars Rebellion to jest ta gra, o której można z całą pewnością powiedzieć, że klimat po prostu wylewa się z, z tego stołu, że kapie i po prostu masz kałużę. Niech to się po prostu w tak. Ale, tak. I, i, I dlatego to jest mi jeszcze pierwsze. Mimo, że grałem tylko raz, to naprawdę wspominam tą grę. Tak, a to już tyle lat. Tak. I, I liczę na to, że może w końcu będę miał ją w swojej kolekcji, a jeśli nie, to znaczy, chociaż może tak. zagram. tak? E, natomiast naprawdę patrzę. miastka się zmniejsza. Tak. No, bardzo doceniam i, i naprawdę no to jest, jakby, według mnie, taki top one. Jasne, że można by pewnie dyskutować, zamieniać miejscami, ale dla mnie akurat tak to wygląda. E, I będąc na tym samym oddechu od razu tak. i e, Ale jakby Pawcze już tą grę wymienił, to jest nowa ETA RENE. ETA Sirena jest tam wydana, czy za chwilę będzie wydana przez nas, gdzieś tam robi. Ale mam egzekwo z królową gier twoją, czyli City of the Great Machine. Tych figurek tam nie ma dużo, oh. ale one w tej grze akurat wprowadzają klimat. I tylko dlatego. To te, teraz ja bym chciał zaznaczyć, że skoro wy oszukiwaliście przez całą swoją utopkę. Bo my zawsze oszukujemy! Dawaj. To, to ja teraz chciałbym powiedzieć o dwóch grach, które u mnie się w topce nie znalazły, aczkolwiek bardzo się zastanawiałem, czy je rzucić. To pierwszą grą, którą też sobie nie wyobrażam na standach i muszą być tam figurki, to jest Company of Heroes. Jest to wojenna gra, gdzie mamy dużo różnych jednostek, piechoty, mamy jednostki zmechanizowane jak czołgi, wozy opancerzone, więc no nie wyobrażam sobie tej gry w standach, to, to muszą być figurki i to, to nie ma innego wyjścia, nawet działa mamy w tej grze, więc no naprawdę robi to świetny klimat a drugą grą, która jest w standach, ale ja sobie i też nie wyobrażam żeby grać z tymi standami. Chyba, chyba nawet nie, nie macie tych standów u siebie, bo a? Jak pamiętam chyba je wyrzuciłem. To Wonderland War. O. się, a tu akurat mi stendy nie przeszkadzają tak naprawdę. Więc co mi co mi przeszkadza? Brak sztonu. Mi przeszkadzają stędy, jeżeli porównam stędy do figurek, które są naprawdę świetnie wykonane w tej grze. Mm -hmm. Co pięknie wyglądają. I to te, jak ma się te figurki, to nie czuć, że to jest taki z, zwykły plastik, tylko one są takie jakby trochę gumowate, takie no, bardzo ciekawe w dotyku. I po prostu w tej grze w wersji figurkowej się się zakochałem przepięknie ona prawda. Znaczy ja ci powiem, że to jest jedna, jeśli nie jest niewielu, jeśli nie jedyna, to jedna naprawdę z bardzo niewielu gier, gdzie ja jestem w niej w stanie zaakceptować właśnie e, stędy, aczkolwiek wołabym, żeby były akrylowe, ale to dlatego, że te figurki tak naprawdę nie bardzo uczestniczą w grze, jako takiej. One tam są i sobie coś tam robią, natomiast nie są dla mnie według mnie nie są niezbędne żeby budować tej grze a może tak to ujmę. O, się nie zgodzę z tobą bo ten królik z kapeluszem to naprawdę fajnie świetnie wygląda i, i jest to nie to, to nie jest tak one są śliczne te figurki bo jakby mamy w, tych, to, co jest, w tej chwili To jest bardzo fajnie fajnie utrzymane w tych, tych figurkach i są są bardzo fajnie wzorowane na, na tym co, co co znamy po prostu wszystko się zgadza, jakby tego nie neguję. po prostu nie są mi one niezbędne do tego, żeby grać w tą grę, o może tak? Natomiast jasne, że jeśli miałbym do wyboru możliwość zagrania w Alicję ze stendami, a możliwość zagrania w Alicję z figurkami, no to wybór jest prosty i oczywisty, tak? To jakby... Tu się wtrącę trochę, w sensie, no my byliśmy, ponieważ ja w ogóle jestem fanką Alicji, więc w Krainie Czarów, więc jakby jak tylko zobaczyłam, Gdzieś, że, że taka gra jest. Fakt, faktem po, w ogóle już po kampanii Kickstarterowej, ale w tej drugiej jakby, to nawet chci, chcieliśmy to wspierać. No, ale niestety świadomi tego, że, że tam jest do, dosyć sporo jednak te, e, e, języka na planszetkach graczy, na kartach, tych, tych tam, nie pamiętam jak one się nazywały. No to zdaliśmy się tutaj na Galaktę, no a Galakta no tutaj niefajnie trochę to potraktowała, w sensie, że wydaje tylko i wyłącznie wersję retailową. mieli wybór, że tak. No wybrali, no nie, nie dali tej furtki, żeby gdzieś tam, bo na przykład w dobrym roku była taka możliwość, że mogłeś sobie kupić wersję retail, i była jakaś mała, ale ale była jednak pula, gdzie mogłeś sobie. No to też daj model powiedzmy to inne wydawca. Tak, no i ja, też, ja... Też, Było coś takiego, jeżeli dobrze pamiętam, do dobrego roku, że można było sobie dokupić te, te Deluxe komponenty. To, to chyba w Doduczu było. było tak, to dobrze zrobili by osobno, zupełnie. Tak. natomiast w pierwszym jakby rzucie. Były dwie wersje. Była wersja taka i można było kupić w ograniczonym nakładzie. Ona była wersja Deluxe. No i tu liczyliśmy, że galakta tak samo się zachowa, bo jakby wyjazdowała. Świadomi byliśmy tego, że no, na pewno nie pójdzie to w jakichś tam dużych ilościach. No ile... No niestety. No. No, nie. No, no, no nie udało się. Nie pykła. Nie, tym razem, nie? Tak Ale, macie, Ale macie wersję Deluxe u siebie przecież. No, chwilowo mamy, tak. Ale, czy jej nie znam <grym> przypadkiem? <grym> no, natomiast no, chcąc grać tutaj w, z, z ludźmi, no, no wiadomo, w Polsce, no to musisz mieć ten tekst po polsku, bo nie wyobrażam sobie siedzieć i wiesz, pięciu osobom tłumaczyć, no tak, one tam to... mają u siebie na placzeczce, prawda? Jeśli nie znają ja już wyjazdu, tak. można to obejść, wydrukować, zaminować. Ale no to jest droga, no to już trochę tak droga na około. Albo zaprosić ludzi z telefonami komórkowymi, żeby sobie wtłumaczyć Google w ogóle w wypadku. Tak, same. tak, no, e dokładnie. Tak. Można. No dobra, słuchajcie, czyli przeszliśmy przez e, oszustwa, podwójne topki, podwójne miejsca im zmianki, super wzmianki. Dziękujemy pięknie, Pawcio za rozmowę. Bardzo miło nam było. Cieszę się, że się w końcu udało, bo my sobie byliśmy przeświadczeni, że my to przecież parę lat temu coś tam nagrywaliśmy, a się okazało, że tylko zawsze były plany, i w sumie na tych planach się kończyło. A w końcu się udało i, i, i wyszło, wydaje mi się, całkiem fajnie. Mi się sympatycznie rozmawiało. No, mi również. Może Zobaczymy. pan trochę psuje klimat, jak zawsze. No, ale. To wiesz, dzielimy go na osiem, bo wiadomo, nie? Wszędzie trzeba czachę do tego się przyzwyczailiście jak czekam na memy, jakby jestem przyzwyczajony, natomiast faktycznie może się faktycznie porobić tak, że będziemy częściej nagrywać, możecie w komentarzach czy gdzieś tam nam napisać, czy chcecie, nie chcecie, co wam się podobało, co wam się nie podobało, prosimy o suby, lajki i tam nie wiem co i u nas i u niego, czy nie wszędzie. Suby, lajki, dislajki, co wam tam w duszy gra, nie, my się nie obrażamy. I napiszcie, jeżeli, jeżeli macie taką ochotę i, i to... właśnie, co Wam się podoba, jakie gry albo, byście tutaj wrzucili. Ale z czym się nie zgadzacie, albo się zgadzacie. Dyskutujmy, skąd takie w ogóle pomysły? Na takie gry u nas w tych topkach? A jak ci dyskusja dobrze rozwinie, może zrobimy jakiś Mariasz granatowi do. Dziękuję bardzo Także... serdecznie, żegnamy się. Możecie jeszcze tak A. rzucić gdzieś tam w komentarzach, co byście chcieli, żebyśmy razem zmiksowali Gram Ta Dam z nami, czy my z Gram Damem. Tak. Tematy rzucajcie różne. Także w tym trio, y, ale tak naprawdę duo, bo granatowa. On No, oszustwo. <laughs> my granatowa, żegnamy Was i z drugiej strony z i Holandii. Paweł z kanału Gram Tadam. Byłem w mniejszości niestety, więc ciężko było się z nimi tutaj zetrzeć, no ale, ale chyba dałem radę. <grym> Dałeś radę w co po całości, po całości. To, 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 to... Cześć. Cześć.